Minimalizm. Tego określenia używają klienci, którzy szukają prostych i zajmujących mało miejsca rozwiązań. Nie dziwi więc fakt, że tego typu rozwiązania zyskują coraz większą popularność. Mam na imię Łukasz i chciałbym Ci dziś przedstawić temat aktywnych kolumn głośnikowych, które zyskują coraz większą popularność przy wyborze sprzętu audio. Całość zaprezentuję Ci na bazie kolumn aktywnych od firmy Q-Acoustics model M20. Zaczynajmy! Na początek musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym są aktywne kolumny głośnikowe, jakie mają możliwości oraz do jakiej grupy odbiorców są kierowane. Aktywne kolumny głośnikowe to nic innego jak kolumny z wbudowanym wzmacniaczem mocy. Jedyne co musimy zrobić to podłączyć kolumny do prądu oraz do naszego źródła muzyki. Daje nam to oszczędność miejsca bez dobierania wzmacniacza mocy czy amplitunera jako kolejnego komponentu, który zajmuje sporo miejsca i kosztuje dodatkowe pieniądze. Pierwszą możliwością wykorzystania naszych kolumn aktywnych jest możliwość podłączenia ich do naszego komputera bądź konsoli do gier. W przypadku kolumn Q-Acoustics M20 mamy wbudowane gniazdo USB, za pomocą którego w łatwy sposób podłączymy kolumny do naszego komputera. Dzięki temu M20 będą widoczne jako zewnętrzny interfejs audio, co umożliwi nam przekazywanie dźwięku do kolumn i kompatybilność w 24 bitach. Dzięki odpowiedniemu rozmiarowi i wykonaniu kolumn ładnie będą prezentować się na naszym biurku, nie zajmując dużo miejsca. Drugą możliwością jest podłączenie naszych kolumn aktywnych do innych komponentów audio. Mowa tutaj na przykład o podłączeniu gramofonu czy streamera za pomocą kabla RCA lub złącza optycznego. Zachowujemy tu pełny minimalizm, umieszczając tylko gramofon i kolumny na naszej półce bądź komodzie. To rozwiązanie jest bardzo często wykorzystywane przez użytkowników. Kolumny Q-Acoustics M20 posiadają również w zestawie wygodny pilot, za pomocą którego dopasujemy głośność, przełączymy źródło lub włączymy kolumny bez wstawania z fotela. Posiada również wbudowany moduł Bluetooth 5.0, co umożliwi nam przesyłanie muzyki z naszego smartfonu czy tabletu. Kolejną możliwością jest wykorzystanie naszych kolumn aktywnych do oglądania filmów na naszym telewizorze. I tutaj w końcu mamy kompromis. Jeżeli szukamy minimalizmu, a zestaw ma nam służyć zarówno do oglądania filmów, jak i do słuchania muzyki, alternatywnym zestawem będzie soundbar, aczkolwiek nie odda nam on pełnego obrazu stereofonii, tak jak kolumny aktywne, przez zbyt małe odległości między głośnikami. Aktywne kolumny głośnikowe to świetny wybór dla osób, które cenią sobie wielofunkcyjność, prostotę i minimalizm, nie chcąc stracić przy tym na jakości dźwięku. Prezentowane przeze mnie aktywne kolumny głośnikowe Q-Acoustics M20 znajdziesz w naszej ofercie. Link znajdziesz w opisie filmu. A jeżeli film był dla Ciebie przydatny, to nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowościami oraz poradami ze świata audio. Do zobaczenia! We'll be right back.